Siemno, widzowie, witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale Primax Games, a my dzisiaj gramy w Spidermana. A jeżeli ten filmik wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry i subskrybujcie mój kanał ze dzwoneczkiem. A my lecimy dziś z Gierszką i dzisiaj gramy w Spidermana. Jesteśmy w innym kostiumie, w trybie fotograficznym. I teraz posłuchamy teraz wiadomości od doktorka. Oczywiście tutaj zatrzymałem. Po co zastępować brakujące kończyny replikami, kiedy można w ich miejsce zamontować coś lepszego? Człowiek bez ręki chce ją odzyskać, ale mógłby dostać w zamian znacznie więcej. Nie musimy sugerować się ludzkim ciałem. Możemy sięgnąć dalej. Pomyśl tylko. Doktor naprawdę pracuje pełną parą, aby się nie wypalił. A o nie, ale on już... Ja już to widzę. Doktor... No... Nie chcę spoilerować, ale to już... Kolejna kamera. Tak, to wygląda jak Black Cat. Dobra, szukamy Black Cat. Biedny pająk. Wiem, że cię zawiodłam, nie dając się naprostować, ale po co zmieniać ideał? Dobra... A, widzę już. Udało się. Chyba sprzedają tu rzadkie wina. Rozszerza działalność. Muszę ją uprzedzić. No i dziś tym kostiumem gramy. Miałbyś chwilę, żeby coś dla mnie sprawdzić? Nie, ale jak ładnie poprosisz? Dostałam zgłoszenie w sprawie podejrzanego pudła na dachu Hell's Kitchen. Mogłabym wezwać saperów, ale jeśli to tylko szkolny projekt naukowy... Ta, wiem. Cięcia w budżecie. Bla, 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 bla. No i... Mógłbyś to, proszę, sprawdzić? Jest magiczne słowo. Mam nadzieję, że to jakiś szkolny projekt. Tęsknię za tamtymi dniami. Szkolne projekty są znacznie łatwiejsze niż te życiowe. Kiedy kapitan Watanabe mi w końcu zaufała, dała mi swój numer. Wiele ryzykuje. Wyleci z pracy, jeśli ktoś się dowie, że mi pomaga. Serio? To nikt nie wie, że ona mu pomaga? Już lecę, pójdę po ten szkolny projekt, coś. Nio. Ale bardzo dobrze. Bardzo dobrze Peter uczy Yuri ten kulturalności wobec drugiej osoby. Dobra. O nie, demony! Ja mam dupę! Dam. O ty, dobra, nie. Hacia. O, mam trzy paski. Ha. Co? Ej, to te pułapki są bez sensu. Skoro tu pośrodni odkleił. Au! O, ty śmieć. Aha. Porażę cię prądem, elektrosieć. Wolałbym, żeby nie brali tak ochoczo zakładników. Ojej, dobra, lecimy po szkolny projekt. Nie wiem, co to będzie za szkolny projekt. Nie, no nie wiem. Sam nie wiem, szczerze. Czekajcie. Gadżety, umiejętność. 5 już mam! Czy zapominam ich ulepszać? Muszę to ulepszyć.
O, nowe jakieś rzeczy widzę. O, dobra. Dobra. Walą się. Sable i demony. Jedni i drudzy mnie nie lubią, ale nie da mi się pozabijać. Siema! Jeśli poszło o miejsce parkingowe, to by było takie nowojorskie. Niestety szkoda, ale was zalepi siecią. Nie dotykają ziemi. Łatwo. Robiłem bardzo dużo osób. Opa! Sieć i ciebie porobię. Hup, kopę. Pizde. Ja odwalam całą robotę za Sable. Naprawdę. O, akurat mamy Black Cat. To sobie zrobimy. Te kamery nie są tanie. Jeśli Felicia jest spłukana, czemu je wszędzie zostawia? Uwielbiam, kiedy mnie ścigasz, pająku. Może kiedyś nawet dam ci się złapać, ale nie dziś. O, dobra, Felicia to była. Szukam jakiegoś obrazu z kotem. O! Udało się. Black Cat lubi grać w różne gierki, zwłaszcza ze mną. Zgodzę się. A to co to? Co to jest to pomarańczowe? Wygląda profesjonalnie. Dziwne. Nie wygląda to jak... Widzę, że znalazłeś mój punkt zwiadowczy. Nie wygląda to tak jak projekt szkolny. Złe pytanie. Poprawne brzmi. Rozbroisz podłożone przeze mnie bomby. Ten tajemniczy gość ma punkty zwiadowcze w całym mieście. O, znowu jakieś misje poboczne. Jaki ja szczęśliwy. No i musimy to oczywiście. Ten komputer namierza bomby w dzielnicy. I lada chwila wybuchnął. Muszę pędzić. Lecę! Dla mnie bomba! Lecę! 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 Siema. Nie ukrywam, że jestem. Najlepiej 6 jakieś. Dobra. Dobra robota, ale za bardzo się wychylasz podczas rzutu. To zmniejsza celność. Dla ciebie to jakaś chora gra? Gierki są dla dzieci. Ja jestem profesjonalistą i tyle zarabiam. To twój klient marnuje pieniądze. Wiedza potrafi być cenniejsza od pieniędzy. Obserwując cię, wiele się dowiedziałem. MJ, znalazłaś coś o tym Izaku Delaney'u? Zobacz zdjęcie, które przesłałam. Który to Delaney? Nie wiem, chyba będziesz musiał tam pójść i się przekonać. Dobrze, że już mam Misterio. Kostkę.
Jaszczur, Lizard. Czekaj, to on już się mierzył z Misterio, Lizardem? Skoro oni tu są? Nie wiem, ale się robi. Czekajcie, zrobię. To wy jesteście terroryści czy przestępcy? Bo już tego nie ogarniam. Odebrany telefon wcześniej. Peter, rozmawiałam z mamą Milesa. Była zachwycona tym pomysłem. Ta biedna kobieta ukrywa smutek, żeby mieć siłę dla syna. Potrzebuje czasu, żeby oddać się żałobie, a on musi poczuć, że ma po co żyć. Twoja propozycja była bardzo rozważna. Ben byłby z ciebie taki dumny. Ciocia May zawsze... Ciocia May zawsze wszystko zarazi na wszystko. Ja właśnie lubię ciocię May akurat. Ona jest fajna. I myślę, aby jej... Mam nadzieję, że jej postać się rozwinie bardzo dobrze w tej części ogółem. Niestety w tej części szkoda, że nie poznaliśmy wujka Bena w ogóle ani trochę. Ale... Nic straconego. Przecież znamy wujka Bena już z tylu filmów. Te demony robią się gorsze od nas. Zabierzcie stąd rannych! Ja się tym zajmę! Ciągle przyklejam. Oj! To chyba koniec. Wszyscy cali? Te demony walczą jak opętane. To już wszyscy. Oczywiście też robię misje poboczne, no bo... Zgłoszono rozbój z bronią w ręku. Potrzebna interwencja. Wiecie, no muszę. Muszę jest Clinton. Odbiór. Ja, Daily Bugle tu jest. Bagiel. Gdzie jest? Midtown, w dzielnicy Midtown jest siedziba Daily Bugle, dobra. Dobrze wiedzieć! Jezu, Daily ile jest Bugle. Zdjęć tu? Od odejścia Jamesona jest jeszcze lepszym dziennikiem. A gdzie jest przestępstwo? Aha, zniknęło. Jezu. Biegamy po ścianach. Impreza na Halloween. Nie muszę się przebierać. Gdem, to prawda, się nie musi przebierać. Ten przebrał się za jednego z moich... A Vulture to jest to. Sprawdźmy, kogo wy... O nie! Maska konia. Ja akurat znam taką przykrą historię z RL-u związaną z maską konia. Ej, ktoś śmiał! Jak ty śmiałeś za mnie się przebrać? Dlaczego jesteście tacy wredni? Próbuję wykonywać swoją pracę. Wszyscy są przebrani. Doskonale.
końcu jakiś gość, Ej, patrzcie, jesteśmy braciaki pajęczaki. Przepraszam, doktor Delaney? A, Spider-Man, mój wnuk. Tym razem mnie nie schwytasz. O nie, dym. I co ja teraz pocznę? To twój koniec, Spider-Manie. Teraz cię mam. Ej, co z tobą? Pracowałam nad tym hełmem cały tydzień. Muszę odszukać doktora Delaney'a. Imprezuję gdzieś tutaj. Kim jesteś? Bohater sąsiedztwa, Spider-Man. Mądrala. Chyba wygląda okej. O, walczę! Mogłem tam poświęcić. Szukam Isaaca Delaney'a. Pewnie wywija na parkiecie. To on. Jaszczur w kitlu. A. To pajączek. Jestem jednym z twoich nemezisów. Musimy walczyć. Później. Co jest, pajączek, mięczaku? Boisz się mojego potężnego rogu? Hej, hej, a wy to kto? Hej! Stać go, Spider-Manie! Ja jestem na serio, Spider-Man! Orze, skurde, no! Z tego głupiego przebierańca. Nie, nie tak ostro. Powiedzcie, czego chcecie. To wy głupi, tak? Spluwy nie są prawdziwe. Do tyłu, już! Zostaw go! Chodźcie! Głowa nisko! O mój Boże! To co? Elektrosieć na niego nie działa. Wszyscy cali? Tak. Dobrze. Wesołego Halloween. Adventami. Może nastrojowe oświetlenie? A dziapa! Dobra. Dostał. Odbieram ci twoją własną broń i rzucam ciebie. Dokąd zabrali Delaney'a? Gdzie ten Delaney?
Dobra. Kim jesteście? Zacząłeś z kimś pracować w laboratorium Oscorp. Skąd o tym wiesz? Nie mam na to czasu, Isaac. Podaj nazwisko. Martini! Przejął go! Koniec zabawy, Lee! O nie, odebrało im energię jakąś! Myślę, że jednak nie koniec. Kur! Ty! Podaj nazwisko! Doktor Morgan Michaels. Dziękuję. Nie! Nie! Dobra. To już wszyscy. Muszę znaleźć Lee. Wybaczcie, że tak mało gadam i to, ale... Dobra. Lecę, lecę, lecę! Po Lee. O nie, no Lee! Muszę ich jakoś powstrzymać. Jak jeden cios. Uwierz mi, to dla twojego dobra! No, bardzo cię przepraszam, ale musiałem! O, to kretyna małego, znaczy dużego, przejął. No nie, znowu on. Co ten Lee im zrobił? Au! Nic ci nie będzie! Do! Stań! W końcu! Silny on jest! Jezu, co jest? Yuri, pomóż mi. Dostałam zgłoszenie o strzałach na ESU. Tak, to ja.
Wyjaśnię później, ale teraz musisz znaleźć doktora Morgana Michaelsa. Martin Lee chce go dopaść. Przyjęłam. Powrót do szkoły. Spidermanie, kto to jest ten doktor Michael? Chyba jest głównym naukowcem pracującym nad oddechem diabła. Znaleźliście go? Tak, i nie. Sable mówi, że trzymają go w jakimś bezpiecznym miejscu w mieście, ale nie chce zdradzić gdzie. Myślałem, że współpracujecie. Ja też. W porządku, mam pomysł, jak go znaleźć. Dam znać, jeśli się uda. Dobra, porobimy jeszcze jakieś aktywności poboczne, no bo trzeba, no. Hej, znalazłeś doktora Delaney? Tak, ale i też. O nie, co się stało? Lee go zaraził i zmusił do samobójstwa. Straszne. Musimy go powstrzymać. Musimy. Zanim Delaney zginął, podał Lee nazwisko. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Kto to? Nie wiem, ale pewnie pracuje przy oddechu diabła. Dowiedziałaś się z tej teczki czegoś o oddechu diabła? Tak, słuchaj. Parę lat temu Osborne zwrócił się do Fiska z prośbą o dyskretne zbudowanie laboratorium. Tajne laboratorium? Na oddech diabła? Jeśli jest tak niebezpieczny, jak myślimy, wszystko ma sens. Gdzie ono jest? Nic tu o tym nie ma. Osborne kazał Fiskowi wszystko usunąć. Mam tylko faktury z Fisk Construction opłacone z prywatnego konta Osborna. Znając Fiska, zachował je, żeby móc szantażować burmistrza. Wszystkie ślady prowadzą do Normana Osborna. Chyba pora złożyć mu wizytę. Wątpię, że cokolwiek ci powie. Nie zamierzam go pytać. Dobra, Black Cat. Black Cat to była. Robiła to osobiście, kiedy ją złapałem po raz pierwszy. Albo ona mnie. Nie chodzi chyba o jakiś wyszukany flirt. Nie słyszała o portalach randkowych? Ona coś knuje. Widzę. No. Ha! Łatwo. To Don Taya Stone'a. Pełen bezcennych dzieł sztuki. I grasz z ogniem, Felicio. Ale ty chyba tak lubisz. Najwyraźniej. O! Jeszcze jakieś przestępstwo. O! Dostałem dziś ciekawy cynk. Pamiętacie tego brutala Rhino? Okazuje się, że ubiegłej nocy niemal uciekł ze swej celi na trafie. Jakim cudem? Nikt nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie, ale zostałem zapewniony, że trafił do lepiej zabezpieczonej celi. Nie znam się na więzieniach o zaostrzonym rygorze, ale czy przypadkiem każda z cel w tym przybytku nie powinna być lepiej zabezpieczona? Przecież mówimy o ważącym 300 kilo wariacie z niezniszczalnym rogiem. Skoro istnieje lepiej zabezpieczona cela, czemu od razu go w niej nie zamknęli? Chociaż raz o nie Spider-Manie. Tego się nie spodziewałeś. Powinienem to nagrać. Au! Nara! O ty! Dostał. Dzięki za uratowanie nam tyłków, Spider-Man. O, nowy kostium, który będę mógł odblokować. Fajny, potem odblokując. Eddie, nie ma za co przerażający żołdacy. Spider-Hacker, idź do Scorp Tower. No, na dzisiaj to, widzowie, więc widzowie, mam nadzieję, że ten filmik wam się spodobał, zostawcie łapeczkę do góry i subskrybujcie mój kanał ze dzwoneczkiem, a już się z wami żegnam. Niura!